Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 20 sierpnia w godzinach 17.30, 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy. Po otwarciu posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zapoznajemy się z bieżącą korespondencją. W wyniku tego przygotowane zostały dwa projekty uchwał. I cóż, komisja popiera pismo 677 dotyczące kontrapasu rowerowego na ulicy Dąbrowskiego. Nie tyle kontrapasu, co oznakowania na zakazie ruchu, odpowiedniego dopuszczenia ruchu dla rowerów pod prąd. Krótki odcinek wjazd ulicy Duchowską tutaj od miejsc Prachowej. Dotyczy to tak naprawdę 100 metrów, później już nie ma tego zakazu, tak żeby rowerzyści mogli po prostu poruszać tą drogą. Komisja poparła, tutaj będzie jeszcze pismo skierowane do ZIP-u w tej sprawie. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Rozumiem, że nie ma. W takim razie, zanim przejdziemy do podpunktu A, też chciałem Państwa poinformować, że do tego projektu został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym, zanim przejdziemy do procedowania projektu, poddam ten wniosek pod głosowanie. Spełnia on wymogi statutowe. No nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos, to proszę. Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. W związku z tym przechodzimy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży działki przy ulicy Kronowica w Krakowie, druk nr 7113. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy sprzedaży działki przy ulicy Kronowica w Krakowie. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż działki nr 138/3 okręg 47 pod górze przy ulicy Kronowica celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonej jako działka 138/2. Szanowni Państwo, tutaj można obejrzeć działka na Pomarańczowo, to działka, która jest działką 138/2, natomiast ten malutki trójkąt na żółto zaznaczony, to jest działka, która stanowi dopełnienie. Zaraz za tą działką jest ogrodzenie przy blokach przy ulicy Hejla. Nie byliśmy na miejscu oglądać, ale do mnie wiemy, że fizycznie ta działka już jest ogrodzona, to po prostu ktoś formalnie dopełnia teraz obowiązku, dopełnia tą działkę geodezyjną. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Przewodniczący Stan. Chciałem zapytać, ile metrów kwadratowych jest tej drodze? Tej informacji nie posiadamy. Możemy domniemywać, ale to jest minimalne. Minimalne. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Pan radny Kuba, proszę. Na Kronowica jadąc od ulicy Sławka, Kronowica zaraz za pierwszą przecznicą w prawo podejmie druga posesja, trzecia. Proszę przekazać nam. To już jest fragment działki, który jest blisko bloku. Nie z ulicy, tylko od tyłu. Mamy drugi rząd, który daje się żartę. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos?
Jakieś pytanie zadać? Pani Radna coś chce powiedzieć? Ja tylko dopytowuję, że tylko ten trójkąt należy własnością gminy. Tak, no z pisma wygląda, że tak, bo o to gmina pyta, prawda? Dobrze, nie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 7113 w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży działków przy ulicy Kronowica w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Dziewiętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została przyjęta.